Czasem Wilki wystąpiliśmy po raz któryś z rzędu w Pucharze Miejskiej Ligi Piłki Nożnej. Pierwszy raz tak naprawdę zajęliśmy miejsce na podium. My niestety ulegliśmy w finale z drużynie Młode Orły. Była to jedyna porażka nasza w turnieju. Wszystkie pozostałe mecze wygraliśmy. Trochę szkoda. Myślę, że dobry prognostyk przed początkiem ligi, która rusza najprawdopodobniej za 2 tygodnie na początku września, a my no co, fajnie, że osiągnęliśmy taki wynik i mamy nadzieję na dobre reprezentowanie gminy Łomża w kolejnym sezonie Miejskiej Ligi Piłki Nożnej MOSiR. Szczęść Boże, jestem kapitanem Młodych Orłów, wygraliśmy dzisiaj Puchar Ligi MOSiR-owej Łomża. Był to dobry dzień, radosny i sportowy. W herbie mamy orła, który wywyższa krzyż, to chcę podkreślić, żeby było jasno. I bardzo cieszymy się, że jest organizowane to w mieście, w regionie. Młodzi ludzie mają gdzie iść pograć, zjednoczyć się. Jest dyscyplina, jest sport, jest rywalizacja, ale też nawiązujemy przyjaźnie i w drużynie, i między drużynami. I bardzo się cieszymy, że są te obiekty pielęgnowane technicznie, że jest obsługa i że jest wszystko zorganizowane. Jest puchar, jest medal, jest okej. Okay. No, graliśmy w pierwszej grupie, mieliśmy do pokonania 3 przeciwników, 2 mecze udało nam się wygrać i wyszliśmy z grupy i potem już były same zwycięstwa. I to dobre zwycięstwa z dobrymi przeciwnikami. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, zapraszamy Was młodych i do sportu, i do biały. Możemy zaczynać. W imieniu dyrektora MOSiR-u chciałbym Wam wszystkim pogratulować formy, zaangażowania i wszystkiego, co widziałem. Naprawdę dużo emocji. Zaczniemy od wyróżnień indywidualnych. Najlepszym bramkarzem został zawodnik drużyny Młode Orły Zbigniew Lichowski. Najlepszym asystentem z dorobkiem 7 asyst został zawodnik drużyny Uniglas Mariusz Wądołkowski. Najlepszym strzelcem został zawodnik drużyny Młode Orły z dorobkiem 7 bramek, a jest nim Paweł Siwik. Najlepszym zawodnikiem pucharu został zawodnik drużyny FC8 Dariusz Wilk. Mamy czym rzucać między grupkami. Cześć, branie nie przejdzie. Jest to mieszko po rzucaniu. Co jest?